Zostałem zaszantażowany. W jaki sposób zaszantażowany? Kas już wie. Cześć, tu Mateusz Sobiecki. Witajcie w naszej Arenie Koloseum. HULAKULA, rozrywkowe centrum miasta, kolejny raz zamienia się w Arenę Koloseum. Czwarty odcinek, trzeci gość próbujący pobić wynik Krzysztofa Kosedowskiego, czyli siwego z Chłopaki nie płaczą. Czy mu się uda? Oglądajcie. Cześć Amadeusz, miło Cię gościć w naszym programie. Zacznijmy od tego, jak zdrowie po walce, bo słyszeliśmy, że dzisiaj masz operację jeszcze jakąś. Znaczy, no nie wiem jeszcze, co to będzie za zabieg, no ale no, idę zobaczyć, co z tym nosem. Wydaje mi się, że od razu będę miał prostowanie. No nie wiem, co oni tam zrobią. Idę do prywatnej kliniki, więc liczę się zajmą mną. A powiedz, jak ogólnie zdrowie po walce z Adrianem? Wszystko w porządku? Nie, no wszystko w porządku. Tam jakieś jeszcze siniaki mam, coś tam boli, ale wszystko będzie dobrze. Czyli szybko się wykuruje. Czyli co, możemy się spodziewać Ciebie już na 8, na fejmie? Są, trwają rozmowy, prawdopodobnie tak, no wszystko zależy, jak tam wyniki głowy wyjdą, ja jestem dobrej myśli, myślę, że wszystko będzie ok. Jeśli teraz się w tym tygodniu też dowiemy, jeśli jest ok, to prawdopodobnie zobaczycie mnie na 8. Wracając jeszcze do walki na 7, nie obawiałeś się trochę konsekwencji zdrowotnych, bo jednak nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, 3 miejsca pęknięta czaszka, no nie było to zbyt odpowiedzialne z Twojej strony. No nie było to odpowiedzialne, dlatego chciałbym przeprosić przede wszystkim całą organizację Fame MMA, ale też wszystkich ludzi, no właśnie głównie przez to, że zachowałem się nieodpowiedzialnie. No ale cóż, sami wiecie jaki jestem, zrobiłem to pod wpływem emocji. Było to głupie zachowanie, się nie powtórzy. A powiedz, co z Waszym konfliktem z Adrianem? Wydaje mi się, że jesteśmy na razie w dobrych relacjach, nie w jakichś super koleżeńskich. Nie, wydaje mi się, że wszystko jest okej. Zresztą tam jakieś prywatne rozmowy były wymieniane, więc wydaje mi się, że konflikt został zakończony raz na zawsze. A co powiedzieliście tam sobie po walce? Bo przytuliliście się tam chwilę, długą chwilę rozmawialiśmy. Sobie piąteczkę, stwierdziliśmy, że to koniec. No i on mówił, że się cieszy, że to koniec, ja mówiłem, że się cieszę, no i co, no i tak miało być, tak się musiało to skończyć. A skończy się trylogią? Myślę osobiście, że tak, myślę, że za jakiś rok, 2 on stoczy jakieś walki, ja stoczę jakąś walkę i może zrobimy legendarne trio. A kiedy wracasz do treningów? No w zasadzie wczoraj byłem już na pierwszym treningu, ale to była siłownia. No dzisiaj mam zabieg, więc zobaczę, jak się będę czuł po zabiegu. Jeśli będę zdychał kilka dni, no to kilka dni odpuszczę. Jeśli będę się czuł dobrze, to pójdę już jutro na salę. Do trenera Mirka Oknińskiego? Nie. Na razie pójdę do MMA Czarnych-Słupsk. Wracam na kilka dni do Słupska, później przyjeżdżam znowu do Warszawy. I wtedy tu już włodarze załatwiają mi jakiś klub. A czemu nie trener Mirek? Chodzi o te ostatnie wypowiedzi trenera Oknińskiego? Znaczy ja powiem tak, to jest konflikt między Mirkiem a Fame'em, ja bym się wolał w niego nie mieszać, aczkolwiek no po prostu Fame wymagał trochę ode mnie lojalności. Przejdźmy w takim razie do naszych konkurencji. Pierwsza próba. No i niewiele zabrakło, a byłoby wszystko. Było blisko, ale co, zapalony kręglarz? Kręglista? Nie, no ostatni raz grałem kilka lat temu, czasami ze znajomymi sobie latałem na kręgle. Zdarzyło się. Fajna zabawa. Gdzie ładnie. Proszę. No i pierwsza dziesiątka. Rekord programu na razie należy do Andrzeja Suprona, profesora zapasów, który w 6 próbach zdobył 25 punktów. A nie. 6. Dobra. Idzie. I... Nie. Centymetrów zabrakło. Centymetrów. Dobra. I ostatnie próby. 12-2 na liczniku. 22. I... Idzie ładnie. Będzie jeszcze jedna próba? 8. No i mamy już rekord. A jeszcze jedna próba. Zróbmy to. Zobaczmy, czy wyjdzie. Idzie. Jedna została. No ale 31 punktów. Wynik pobity o 6. Gratulacje. Dzięki wielkie. i idziemy dalej do następnej konkurencji. Druga konkurencja, walni w gruchę. Aktualnym rekordzistą lepszą ręką jest Don Kasjo, także tak? Taki pierwszy pojedynek 959 lepszą ręką. Jeszcze raz, trzecie podejście, do 3 razy sztuka. Zobaczymy, czy dasz radę. Dobra. No. 950, jak ręka? Szczerze mówiąc, kwiczek gdzieś byłem, ale nie chcę pokazać przed kamerą. To co, próbujemy jeszcze raz tą ręką? Ja wiem, żebym pobił ten rekord, ale już nie mogę. No spokojnie. Ten. Jeżeli nie chcesz, lepszą, to możemy słabszą za chwilę. Na spokojnie. No dobra, tylko dojdę do siebie chwilę. Wojownik. Jeszcze raz próbuję. Kilka minut przerwy potrzebował, żeby ręka doszła do siebie. Ale próbujemy pobić rekord Don Kasjo. 959. Słabiej. No co, lewą. To co? Lewą teraz słabsza ręka. O, nie trafiłem. Ale 5 punktów słabiej niż Kasjo tylko. Druga próba słabszą ręką, 896 do pobicia. No i mamy nowy rekord słabszą ręką. 909 punktów, do tej pory Kasjo 896. Dziwne. No to zapowiedź chyba dla Kasjusza, dobra. Co go czeka w ringu, jeżeli wejdziecie razem do klatki? Może tak być, dużo lewego, prostego. Co z walką z Don Kasjo w takim razie, bo tutaj mówiłeś, że może Filipek, teraz nagle wybuchł konflikt z Don Kasjo. Ja byłem gotowy, ale to na razie nie jest na rękę włodarzu, na razie mają inny plan dla niego, inny dla mnie, może gdzieś tam później skrzyżujemy rękawice, zobaczymy, na razie nie podgrzewam żadnej atmosfery, bo nie widzę sensu się przekrzykiwać tylko w internecie. Właśnie. Skoro nie ma, i tak nie dojdzie do żadnych czynów. Nie? Jaka tam była z twojej perspektywy ta sytuacja? Bo on tam mówił, że jakieś 15 godzin imprezy, 10 godzin, ty się prosiłeś o jakiś kontakt z nim. Jak to wygląda z twojej perspektywy? No po prostu piliśmy około 15 godzin wspólnie alkoholi. Ja byłem po walce. No i tyle. Ostatecznie się pokłóciliśmy, troszeczkę zostałem zaszantażowany. No w jaki sposób zaszantażowany? Nie będę tutaj wyciągał na światło dzienne. Kasjo już wie, w jaki sposób mnie szantażował, żebym to nagrał. To powiedz na koniec, w jakim kierunku planujesz się rozwijać? Bo zapowiadasz koniec imprezowania, tak, koniec już zakończyłem imprezowanie, dałem sobie tydzień po walce. Obiecałem sobie, że do wczorajszego dnia, że do poniedziałku, skończyło się już na niedzieli. No i od teraz do samej walki powinienem zostać prawie w 100% czysty, bo jak jakaś jedna imprezka mi wypadnie, no to wydaje mi się, że nikomu się nic nie stanie, a tak to no mówię, że zacząłem Fame MMA bardzo traktować poważnie i zamierzam sięgnąć po pas. Tylko Fame MMA poważnie, czy MMA ogólnie, to znaczy, że rozważasz ewentualnie występy gdzieś indziej? Nie, no jedno i drugie. Na razie jestem wierny i lojalny. Nie na razie, tylko po prostu jestem. Na razie nie patrzę w ogóle na jakieś inne ścieżki. Fame MMA jest najlepszą organizacją stworzoną dla ludzi takich jak ja, więc w niej pozostanę. Do pobicia 361 punktów Kasjusza. No. Pierwsza próba i od razu rekord. I to o 90 punktów pobite. Dobrze. Także jeszcze jedna próba, no i drugie podejście. No i teraz trochę słabiej i trochę by zabrakło do pobicia rekordu, ale świetna pierwsza próba, także możemy się przenieść do ostatniej konkurencji. Zobaczymy, czy tam też będzie rekord. Rekord. Dzisiaj wyjątkowo koszykówka zamiast kopnięcia, chociaż kopnięcie pokazałeś na ostatniej gali, że masz mocne. Także pomnożymy tę liczbę punktów, którą zdobędziesz na koszykówce. Zaczynamy. Dobra. Wciśnij start. Ej, czemu to się rusza? Jak na razie nieźle. 15 sekund, Amadeusz, 15 sekund. Jeden punktów za pierwszym razem. Niezły wynik. Drugie podejście i start. 40 sekund. Było 51 punktów. Zablokowała się jedna piłka aż. Cholera, ja. Zresztą się zaraz druga nie zablokowała. O. Mamy z powrotem wszystkie 4 piłki. No i Amadeusz idzie na rekord. 51 za pierwszym razem, już jest 48. 5 sekund. 54, 57. I mamy... 69. 69 punktów. Ej, ale prawie wszystkie trafiłem za każdym razem. No właśnie, tam tylko kilka nie trafiło. Amadeusz, miło było Ci gościć w Arenie Koloseum. Jak się podobało? Jak wrażenia? No bardzo się podobało. Z tego co się orientuję, to chyba wygrywam na razie, tak? Jestem najprawdopodobniej będziesz liderem. Faworytem. No jedyne co, to troszeczkę szkoda, że jestem jeszcze świeży po walce, trochę zepsuty, ten bokser mnie woli. Ale poprawię ten wynik, jak będę zdrowy. Zaprosimy Cię drugi raz, obiecujemy Ci to tutaj na nagraniu, będzie wszystko. Przyjdziesz, będziesz mógł próbować pobić rekord Don Kasjo. Dzięki super za obecność u nas. Dzięki. I do zobaczenia na najbliższych galach Fame. Trzymajcie się. Mamy nowego lidera, Amadeusz Ferrari, choć jeszcze trochę kontuzjowany po ostatniej walce, został nowym liderem i wyprzedził Krzysztofa Kosedowskiego. Tutaj możecie zobaczyć aktualną klasyfikację generalną. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o łapkach w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema! Zobaczcie mu od tora, nawet nasi goście mieli z nim problemy. Jak walniemy 100, Ty subskrybujesz ten kanał. Nie, jeszcze raz. No. Ale trzymasz pewnie poziom. Nie wiem, nie rozumiem, ale zobacz, za każdym razem jest 71. Nie no, zostawiamy to, nie nagrywamy więcej tej konkurencji. Cały czas.